No question. No one. Czego się spodziewasz po pojedynku na gołe pięści? I jak do wszystkich pytanie, czy to będzie twoja pierwsza walka na gołe pięści, legalna lub nielegalna? First without gloves legal, but if somebody thinks here I never punch a guy with my bare fist or never or receive the bare fist in my face, he's fucking nuts, you know. So this is the first time I fight legally. Yeah, I'm well prepared, and the main thing is to win. I don't know how, whatever it takes, I have to win this shit. So if I have to break my both hands, I'll fucking do it. I don't fucking care. So the main goal is to win. To będzie pierwsza moja legalna walka na gołe pięści, ale jeśli ktoś przypuszcza, że ja nikogo nigdy nie, że Vaso nikogo nigdy nie uderzył gołą pięścią albo sam nie dostał gołą pięścią w głowę, to jest popieprzony. Najważniejsze dla Vaso jest to, żeby jutro wygrać i nie ma dla niego znaczenia, w jaki sposób to zrobi. Jeśli będzie trzeba, to połamie sobie wszystkie kości, dłoni, ale sięgnie po to zwycięstwo. Vaso, po pierwsze, to witamy w Polsce ponownie, a moje pytanie brzmi, z tego co mówiłeś, dowiedziałeś się o walce podczas ostatniego KSW, kiedy walczył twój przyjaciel Joker. Powiedz nam, jak to wyglądało tutaj od kuchni, czy długo zastanawiałeś się, czy taką ofertę przyjąć, czy było to po prostu dla ciebie oczywiste, że bierzesz i walczysz? Thanks for the nice welcome in Poland. Like always, I've been in like 15 cities in Poland. I fought a lot of Polish guys, so I like Poland. The question was, when Joker finished his fight with Materla, last KSW, I met Wojtslav and I asked him, when is this Genesis? Why the hell am I not called? And he told me, if you want to fight, we can make it happen. For the next event, I said, no, I want this event. So we make a deal pretty quick, no problem. Po pierwsze, bardzo dziękuję za gorące przywitanie. Jestem chyba już 15, to jest chyba już 15 miasto, w którym będę się bił w Polsce. Walczyłem już z całą masą polskich zawodników i bardzo się cieszę, że tu mogę być. A co do podpisania walki, no to wyglądało to w ten sposób, że mój przyjaciel Joker bił się na ostatniej gali KSW. Podszedłem do Wojsława, który z matchmakerem KSW pogali i zapytałem, kiedy jest gala Genesis i dlaczego, kurczę, pieczone nie ma mnie na tej rozpisce. Woju powiedział, że jak najbardziej, jeśli chcesz, to zorganizujemy ci walkę na kolejnym wydarzeniu, a Vaso powiedział, nie, ja chcę się bić teraz. No i tak doszło do podpisania tej walki. No właśnie, Vaso mówił dużo wcześniej, że on by się chciał bić w formule Bernacle. Czemu dopiero Genesis? Nie miał innych propozycji z innych organizacji? This is a long time dream of mine to fight legally with no gloves. And when it's boxing with elbows like these rules, it's much easier to prepare. I always wanted to try it. And why Poland? I love Poland. I don't have to make visa for England, you know, a lot of problems. And when I saw KSW making this Genesis thing, I mean, come on, this is my thing. Yes, of course, I had a lot of offers for bare knuckle in England, BKB, but I didn't have time because I used to fight every other month in MMA. I didn't have the time to go get the visa, to go prepare fight, you know, so this was perfect for me. Miałem ofertę chociażby z bare knuckle boxing, żeby walczyć w Anglii, ale przede wszystkim to, co zadecydowało, że chcę tutaj, że zawalczę tu w Polsce na Genesis, to jest to, że nie musiałem się martwić żadne wizy, o żadne jakieś przygotowania, po prostu mogę tu przyjechać w każdej chwili. No i właśnie miałem walki co miesiąc, no jak to Vaso, więc zupełnie po prostu nie miałem czasu, żeby to wszystko ogarnąć, a tu bez problemu się wszystko udało, dlatego się bardzo cieszę, że to jest ta gala, że to jest ta walka tutaj na Genesis. Wiem też, że Vaso zawsze marzył o UFC, ale skoro bare knuckle podbija świat, to może on zostanie tutaj, na pewno się sprawdzi. Jak do tego podchodzi? Oh yeah, definitely. Fuck the UFC. My plan is to, after this one, get back to MMA, of course. And Genesis, next Genesis, I'm willing to fight. If everything goes by plan in Friday. So my plan is one or two bare knuckle fights a year and rest of the months I do MMA.
O tak, to znakomity pomysł, żeby zostać gwiazdą walk na gołe pięści. Was opowiedział pieprzyć UFC, tak, teraz idziemy właśnie w takie starcia. I jeśli wszystko pójdzie zgodnie z jego planem i w piątek będzie tak, jak sobie zamarzył, no to chciałby robić 2-3 walki na gołe pięści do roku, a w pozostałe miesiące walczyć w MMA. Nie boi się tego, że się zbyt mocno porozbija? No i jak ta walka się jutro zakończy, bo my czekamy na knockout oczywiście. Yeah. If I was afraid, I wouldn't be here. That's first thing. Second thing, I don't have the mindset like other fighters or other people. I just don't give a fuck. I have to have that mindset. I have to come here and prepare for the worst, and that's it. For the fight, I just want to get a win. If I knock him out, if I go to a decision, bloody decision, 3 rounds, I don't give a fuck. You know, I just, whatever it takes, I have to win this shit. Jeśli Vaso by się bał, to by go tutaj nie było i mówi o tym, że ma zupełnie inne nastawienie niż wszyscy pozostali zawodnicy. Jego nastawienie wygląda w ten sposób, że ma po prostu wywalone na jakiekolwiek obrażenia i na to, co może się stać w walce i to jest jego podejście, dlatego ta jego kariera tak wygląda, jak wygląda. A jeśli chodzi o wynik walki, to dla niego najważniejsze jest to, żeby wygrać ten pojedynek. Jeśli to będzie knockout, to super. Jeśli będzie to decyzja po 3-rundowej krwawej wojnie, to też ekstra. Najważniejsze jest zwycięstwo. Sam zawsze opowiadasz, że lubisz walczyć jak najczęściej i chcesz toczyć jak najwięcej pojedynków. Czy obecna sytuacja na świecie dużo pokrzyżowała twoich planów? Yeah, definitely. Like this year I just only had one fight, so that's like a big problem for me. Not financially or nothing like that. I have sponsors, I have my own club and everything, but I can stand myself. I can sometimes when I wake up, I can look myself in fucking mirror. I want to punch somebody, you know, and I have a big problem. So this is perfect for me. Tak, pandemia to bez wątpienia duży problem, nie ze względów finansowych, ani ze względów głównie nie ze względów finansowych, bo Vaso ma sponsorów, ma swój klub, ale ze względu na to, że on uwielbia walczyć, w tym roku walczył tylko raz i czasami ma tak, że po prostu nie może znieść już swojego towarzystwa i budzi się w nocy, patrzy w lustro i ma ochotę w nie przypieprzyć, bo ma ochotę po prostu kogoś uderzyć i to go frustruje, że nie może walczyć. Czy tak długa przerwa spowoduje, że będziesz zardzewiały, bo wcześniej walczyłeś cały czas, czy jednak spowoduje, że będziesz dużo lepiej przygotowany niż zazwyczaj? Actually, I don't. I think I'm gonna be pretty good at this, you know, because it's limited. As Josh Barnett said, it's like 20% of a fight, you know, just hands and just elbows, a little bit of clinch. I mean, it's much, much easier to prepare for this. I think I'm very tough. I think I punch very strong, and I think I'm fucking bored to do this shit, you know. Tak naprawdę to nie przejmuję się tym, bo tak jak powiedział Josh Barny, to jest trochę tak, że ta walka to jest 20% takiej całej walki, no i Vaso ma wrażenie, że jest po prostu stworzony do takiej walki, do walki w klinczu, do walki na pięści i łokcie. Ma to dobre, jest bardzo silny i też ma mocne uderzenia, więc jest przekonany o tym, że to jest właśnie ta formuła, w której sprawdzi się najlepiej. Czy Vaso widział, jak Dariusz Rutkiewicz wygrał Krwawy Sport i czy zrobił to na nim wrażenie, jeżeli oczywiście oglądał? Yes, I saw the fight. I think he won by KO. I saw a few kickboxing fights, few Muay Thai fights. Tough guy. He's gonna come to fight. No problem. I don't give a fuck, you know. I'll fight anybody. Tak, oglądałem tę walkę. Jedną walkę. Just one. I think it was the final or something like that. Oglądałem walkę Vaso finałową na Krwawym Sporcie. Widział, że wygrał przez knockout. Oglądał też kilka jego walk kickbokserskich i jest oczywiście twardym i mocnym gościem, ale Vaso to nie obchodzi, bo on jest przygotowany na wszystko i przychodzi walczyć. Norman Park zaproponował walkę na gołe pięści na drugiej gali Genesis z Marcinem Wrzoskiem. Marcin Wrzosek przyjął wyzwanie, więc na początku chciałbym zapytać w jego opinii, kto jest faworytem w takim starciu na gołe pięści, no bo jest to rewanż za walkę w formule MMA. Kto jest jego faworytem w walce, w tym rewanżu, na gołe pięści? Yeah, if they fight under these rules, no gloves, I think Zombie wins. I think Park talks a lot of shit, but he can't back it up, you know, he's gonna fight everybody and then he doesn't want to fight welterweight, but he's too fat to fight it lightweight, you know, he talks a lot of shit and can't back it up, so I go with the Zombie.
Myślę, że w takiej walce wygrałby zombie, bo Norman Park dużo gada, ale nie jest człowiekiem, który po tym w wielu słowach potrafi to nadrobić potem w klatce i udowodnić swoją wartość, bo jest za gruby, żeby walczyć w kategorii do 70 kg, więc walczy w kategorii półśredniej i no generalnie dużo gada, a mało robi potem w walce. I ostatnie pytanie, czy myślisz, że poradziłbyś sobie w walce na gołe pięści z Borysem Mańkowskim? Oh yeah, absolutely. O tak, jak najbardziej. Boris is too nice to fight in Bernacle, I think. Ale Boris jest za miłym człowiekiem, żeby mierzyć się na gołe pięści. Thank you. Thank you. Dziękujemy. Ktoś jeszcze?